Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafiosolec, a ja witam was bardzo, bardzo serdecznie w Farming Simulator 2015 na serii od Bizona do Leksiona po bardzo, ale to bardzo długiej przerwie i dzisiejszy odcinek będzie wyglądał w tym stylu, że chwilkę pogadamy sobie o tej serii, później zaraz opowiem wam, czemu tak długo, dawno mnie nie widzieliście, czemu nic nie było, zero aktywności. I później co będzie się w najbliższym czasie działo. Dzisiaj pomyślałem, że od razu na sam początek leci sobie oczywiście nasza wspaniała seria singla. Jeśli chodzi tak o ogólne informacje, od razu na samym począteczku, Borusioło prawdopodobnie będziecie mieli już jutro. Ja dzisiaj jeszcze jak zdążę, uda mi się wieczorkiem, nagram sobie fajny na spokojny filmik, w którym to wam zaprezentuję Borusioło po zmianach, wiecie, tam takie fajne przesuwane ujęcia, dawno nie miałem takiego filmiku bynajmniej u siebie. Oczywiście dzisiaj na dwie kamereczki, także jeśli chodzi o Borusioło, to takie wstępne informacje od razu na początku, żeby później nie było setki komentarzy, kiedy to będzie. Jak sami też słyszycie, no u mnie ze zdrówkiem jest jak jest. Także jeśli chodzi o tą serię, moi kochani, jak sami widzicie, po prawej stronie tablice troszkę się pozmieniały. Ja kiedyś wam tłumaczyłem już, oj, dawno, dawno, że ta seria może wyglądać tak, że niestety, ale będę musiał rozegrać niby jeden sezon, jakby tak poza nagrywaniem. Czekajcie, ja muszę sobie tu ogarnąć, bo już dawno nie pamiętam, jak to się grało. Także ja już będę sobie tutaj robił oczywiście i będę wam mówił, co i jak się tam działa, co będzie się tu działo i co się bynajmniej wydarzyło. Czekajcie. O, dobra, ważne, że podpiąłem. I teraz tak, ja pomyślałem sobie, że w końcu ta seria od Bizona do Leksiona nie może trwać wiecznie z racji tego, że no szybko by wam się znudziła. Nie oszukujmy się, że nie chcielibyście oglądać tego samego ciągle bynajmniej. Czekajcie. Jak ja to odpychałem? A, dobra, już znalazłem dobre rozwiązanie. Nie chcielibyście oglądać tego samego bynajmniej ciągle, bo ja też tak mam, że nie chciałbym. Czekajcie, przycisk 28, dobra, jest easy. Oj, 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 oj. Czekajcie, moment. O, dobra, easy, teraz już do środka sypiemy bynajmniej. Przynajmniej. Więc postanowiłem, że rozegram sobie taki ala niby sezon inny, żeby to troszkę miało sensu i żeby ta seria nie trwała wiecznie. Dlatego też postanowiłem rozegrać ten jeden sezon. Poobliczałem sobie, naprawdę usiadłem troszeczkę nad tym, żeby to wszystko, wiecie, dobrze wyszło, żeby nie było źle, nie było też oszukaństwa. No jak wiecie, w tej serii liczą się pieniądze, tak? Dlatego też w tym sezonie tam bodajże musicie popatrzeć na tablicę, bo nie jestem w stanie, ta tablica wam już robiłem przedwczoraj, nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć dokładnie, co tam się wydarzyło. Wiem jedynie, że no na pewno doszło mi kilka nowych pól, które już sami wiedzieliście, o których już sami wiedzieliście wcześniej. Te nowe pola, oczywiście nowe, tam rzepak był na nich, także troszkę też pieniędzy wpadło za rzepak. Więcej oczywiście było też zboża, co dało mi troszeczkę pieniędzy. Nie będę już tego mówił. Wyszło mi chyba bodajże 130 tysięcy teraz. Odpiąłem, moment, przepraszam. Wyszło mi chyba 130 tysięcy, znaczy wiecie, na tam grę z farminga. Dalej, oczywiście przypomniało mi się, że przecież też będę dostawał dopłaty, no bo dotacje dla młodego rolnika dostaje się raz, więc dostałem je raz. Później w tamtym roku doliczyłem sobie chyba bodajże 10, później 13 tysięcy euro. Takie mniej więcej, tak na oko zrobiłem sobie te dotacje. I myślę, że wyjdzie to dobrze. I dlatego to zrobiłem, bo w tym sezonie sprzedałem Bizona i oczywiście bierzemy się za nowy kombajn, no bo w tej serii chodziło mi o to, żeby w każdym sezonie bynajmniej był inny sprzęt. Tak jak sami teraz widzicie, nie nagrywałem tamtego sezonu, bo wszystkie maszyny by się powtórzyły bynajmniej jeszcze po razie, co na pewno by się wam nie podobało i mi też nie chciałbym się grać jeszcze raz tego samego. I mamy, tak to teraz już widzicie, troszkę inny sprzęt. Oczywiście zakupiona została Amazonka, New Holland dostał laczki nowe, typowo pod nawozy. Także zaraz wszystko sobie ładnie zobaczycie, co i jak tam mi wyszło. Jeśli chodzi o tą serię, no to chyba to już wszystko. A teraz, no jak sami wiecie, no nie było dawno farminga i to nie to z racji, że mi się nie chciało czy coś, ale naprawdę powiem wam, że jak nic nie szło, to nie szło nic.
Nie wiem od czego by tu zacząć, bo jest dużo rzeczy. Wprawdzie można zacząć od tego, co, bo sami widzieliście, że nas prawie cały team nie miał prawie zerową aktywność. Było wszystko spowodowane tym, no po pierwsze, że Adam ma teraz pracę, jak sami już wiecie, o której wspominaliśmy o wiele, wiele już wcześniej. Czekajcie, ja to jestem za tym, żeby sobie wysiąść w ogóle i zobaczyć, ile my tu mamy. Mamy 60%, także ojejku, jeszcze tutaj spokojnie mi wejdą dwa big bugi, a później będziemy już ładować tamto roczne nawozy, które mi zostały. Więc jeżeli chodzi o sam początek, no to oczywiście Adasia praca, gdzie Adaś jest tylko wieczorkami. Kolejna sprawa jest taka, że no oczywiście wakacje, więc Brączuś wyjechał sobie, jak też sami wiecie, tam pisał na fanpage'u już wam. Czekajcie, wejdę do środka, bo jednak fajnie, o wiele mi się robi. Brączuś tutaj wyjechał sobie nad morze, także nie było to też go przez kilka dni. Stanasem jak mogłem, nagrałem sobie to Knuston Farm, choć dużo tego nie było. Więc z chłopakami była taka ciężka aktywność, że z Adasiem albo widziałem się wieczorami, albo wcale. Znaczy słyszałem się, bo widziałem to, nie? Źle to ująłem. Słyszałem się z Adasiem tylko wieczorkami, bo no Adasia nie było, po prostu nie ma chłopak czasu. Wraca z pracy, jeszcze do siebie ma warsztat, teraz jeszcze mu się trafił remont w domu. To uwierzcie, że totalnie Aga nabija, była 22:30, coś w tym stylu. Posiedział tą godzinkę nawet nie i musiał spać, no bo oczywiście rano do pracy. Też jeszcze przymulany do pracy chodził, więc mu się nie dziwię. Z Brączkiem było tak, że albo Brączek gdzieś jechał nagrywać, albo naprawdę wyjechał teraz na te wakacje, też przygotowania, wszystko. Nie było totalnie kiedy czasu. Ale następną sprawą, która się nałożyła, jest to... Ja pierdzielę, no pardon. Jest to, że nie było map. Tak mi mapy akurat wypadły. Wypadło mi Borusiowo, jak sami wiecie, gra główne skrzypce na mojej... na moim kanale. Trzy seria związane z tym, więc nie ma się co dziwić. Czekajcie, bo ja nie wiem co ja chciałem zrobić. Nie ma się co dziwić, że tak wyszło. Bramy otwarte, dobra, easy. Wchodzimy sobie. Moment, bo muszę ogarnąć gdzie co jak. Okej, podnieś, rozłóż. Piątka, drodzy państwo, jedenastka, pamiętam jeszcze z gry, dawno jeszcze nie grałem też na tej kierownicy, więc sami widzicie co tu się tam u mnie dzieje. Więc czekajcie, bo zgubiłem wątek, no mapa mi wypadła, tak, ale akurat to wszystko wpadło w takim momencie, może i dobrze i nie, no wiem, no troszkę tej aktywności nie było. Bolało mnie to bardzo, bo sami wiecie, że jakbym mógł, to bym dla was nagrywał, bo zawsze tak było. Zawsze było tego dużo. Czekajcie, my pojedziemy sobie ogólnie na nowe pola. Co ja tutaj wam będę dużo opowiadał. Lecimy sobie od razu na nowe pola. Doszły mi tam 3-4 może. Wszystko będziecie oczywiście widzieć tam na mapce. I wypadło mi to Borusiowo. Później, jak sami słyszycie, tylko fakt, że to było troszeczkę później. Strasznie się przeziębiłem. Chrypę mam już od kilku dni. Wszystko spowodowane jest tym, że cholera jasna, sami wiecie jakie były upały. U mnie niestety słońce całe dnie nie jest w oknie, więc okna były pozamykane, strasznie duszno. Na noc zostawiane było okno i wiatrak, także rano jak się budziłem, miałem taką, no gorączkę nie, ale miałem taką chrypę, gardło bolało. I tak wyszło, czekajcie, ja muszę sprawdzić, którym się włączało. Aha, dobra. I lecimy sobie. Dzisiaj taka fajna akcja mi się trafiła akurat do pogadania. Do pogadania z wami. Jak sami widzicie tutaj ścieżki technologiczne. Mi się wydaje, że easy. Ale nie będziemy sobie chyba. O, będziemy sobie ze środeczka siedzieć, idealnie wszystko pasuje. Także lepiej będzie mi się też kierowało, wam się może będzie lepiej oglądało. Także no z moim zdrówkiem tak wyszło, później jeszcze. Ciągle coś, a to wizyta z uchem, a to ortodonta, nie mam dwóch zębów w piątek. Oj, powiem wam, z tym to ciężkie czasy mi się nastały, bo totalnie od kilkunastu dni nic konkretnego nie jadłem. Powiem wam, jestem na takim typowym wykończeniu, że nie ma nawet siły, żeby cokolwiek. Siedziałem nad tymi mapami, monotonne to dość było, ale jakoś dałem radę. Nic co tam konkretnego nie mogłem zjeść, bo zero mięsa, zero wszystkiego. Nie mam czym gryźć po prostu. Nie mam piątek, jak wiecie, to są siekacze.
No nie mam czym pogryźć, jedynkami to ugryzę i nic więcej, jeszcze tym bardziej, że mam kurwa takie dziury, jakby mi C4 wyjebała z jednej i z drugiej strony. Także no, męczarnia totalna, powiem wam, totalna męczarnia. Jakoś tam sobie muszę radzić. Teraz jeszcze w tym tygodniu założyli mi, czekajcie, źle pojechałem, ale dobra, wyłączę sobie to, easy, spokojnie. O, i tutaj wjadę sobie, tutaj w tą stronę. Założyli mi gumki na ostatnie dwa zęby. Kurna, tak mi się to rozciągają. Ani nic, jeszcze to nie mogę nic z nimi już gryźć, bo tak mnie bolą. Także tylko jogurciki albo jakieś mleczko i to wiecie, no. Jak człowiek nie ma siły i chęci, to ja nie chcę wam czegoś tak na mózg nagrywać. Jak już chciałem poczekać, także już chciałem ruszyć z tym niespodziankami, z tym wszystkim i będzie pompa, będzie fajnie, naprawdę uwierzcie. Wynagrodzę wam to jakoś. Czekajcie, dojedziemy sobie tutaj. Dobra, mogę wyłączyć. Wjadę i będziemy włączać. I kolejną sprawą jest to, że no mówię, wypadły mi te mapki, więc nie było na czym nagrywać. Dobrze, przysiedziałem trochę, dziękuję też Fałenowi za zajebistą podstawę, którą zrobił. Ogólnie tak, jeśli chodzi o Borusiowo waży teraz 300 coś mega bodajże, no i naprawdę jest mega, jeżeli Thanas bez karty graficznej tam mu idzie na medium chyba bodajże 40-50 FPS-ów, także jest super. Ja też się cieszę, bo na pewno ten filmik, który dla was nagram z przesuwania z mapy, też będzie idealna płynność, bo bynajmniej sobie już wchodziłem i testowałem, także naprawdę mapa się bardzo zoptymalizowała i jest wszystko już teraz ok. Aha, jeszcze będę miał tutaj, a tu jest taka do powrotu, także easy. Będzie naprawdę mega wszystko wyszło od jutra, jeżeli się tylko uda, bo no sami widzicie jak to jest, też ruszam dzisiaj z tą aktywnością, choć chciałem ruszyć tak, żebym już został dla was tak codziennie przynajmniej po jednym odcinku. Nie wiem czy to wypali, są dwie kreski jeszcze, easy. Nie wiem czy to wypali, bo dzisiaj tak, o 11 zaraz mam lekarza, jadę zobaczyć coś z tym gardłem, później rodzice wyjeżdżają nad morze, więc wszystkim tutaj będę musiał się zająć i nie bardzo żebym był chory. Także jadę zaraz do lekarza na 11, po 11 chwilkę. Potem zaraz mam fryzjera, bo jutro mam 18, także też mi jutro już dzionek prawie że odpada. I później jeszcze dzisiaj po fryzjerze od razu mam dentystę, bo muszę zobaczyć wszystko, jak tam zęby, czy są wszystkie zdrowe i w ogóle. Bo będę... Czekajcie, od razu też na rzepaczek mi się wydaje, że polecimy z nawozem, jak już ruszyć, to już ruszyć ze wszystkim. Będę miał zakładany aparat już we wtorek, także to kolejna sprawa, przez co może być kilka znów takie małe aktywności na kanale, ale bynajmniej postaram się, żeby chociaż coś było, nie wiem, jakieś może filmiki z farminga, jeżeli ten z Borusiowa wam się spodoba, takie przesuwane ujęcia i wszystko, to pomyślimy, żeby znów nie było. Jak nie, to wezmę się za kolejną mapkę. A propos jutra rusza nowa zajebista polska seria. Już mieliśmy ruszyć przedwczoraj, ale tak, brączka nie było. Ja z tym z drugim, jak sami słyszycie, jest źle i tak, kurczę, no troszkę pogadam, a później będę dzisiaj zdychał cały dzień, mogę się założyć. Oj, przepraszam. Bo no chrypa mnie wykończy, mogę dać sobie rękę uciąć. Z chęcią bym się teraz napił, ale już sobie odpuszczę i jakoś dociągniemy ten odcinek chyba do końca, mam taką bynajmniej nadzieję. Więc no sami widzicie, tyle tych czynników się złożyło na to wszystko, że ta aktywność była tak słaba, że głowa mała. I co już miałem się zabrać do nagrania, to coś, tu coś i dokończając to, co już wcześniej zacząłem, rusza nowa polska, zajebista seria z Brączusiem, zamiast typowej. Myślę, że spokojnie jeden sezon sobie rozegramy, a ja nawet myślę, że jeżeli wam się mapa spodoba, bo jest to odsłona Borusiowa, nie będę ukrywał, nie jest to nowa odsłona Borusiowa, jest to, jakby powiedzieć, to można było stara odsłona w nowej wersji, po reaktywacji. Tego się nikt raczej nie spodziewał, fotek nie wrzucałem jako takich, nie chciałem, żeby ktoś podpierdolił nam pomysł i przerobił to. Ja ogólnie z tego miejsca dziękuję Arkowi, ale to tam, bo to on zasugerował ten pomysł, ta seria będzie na 5 kanałach aż, na razie na 4, później może na 5, bo jeszcze Arek ma zamiar założyć. Ja będę miał z Brączkiem, Thanas będzie miał z Adamem i z Arkiem, ale to dowiecie się jutro, bo nie będę o tej serii wam dużo nawijał. Taki przedsmak wam zrobię właśnie, że jutro właśnie rusza polska seria, której brakowało wam, ale to bardzo na kanale. I myślę, że jutro wam to wszystko wynagrodzi.
Ta seria oczywiście i my też postaramy się w jakimś tam stopniu za tą naszą typową, która już nie była tak bardzo typowa, bo po prostu się rozwijała, a tutaj zostanie taka typowa polska wieś, nam jeszcze fajny klimacik powróci, dawne czasy sobie przypomnimy, bo można tak powiedzieć, że to pierwsze nagrywanie moje z Brączkiem, kiedykolwiek na jakiej mapie nagrałem, było to. Jest to taka kolejna podpowiedź. Filmik jeszcze z tego nie był na tym kanale, jest na kanale głównym Mafisolec. Jak ktoś będzie pamiętał lub będzie chciał poszperać, więc pewnie się kapnie, co jutro was czeka. Dziś wieczór raczej się już nic nie pojawi. Ja będę chciał usiąść nad Bolusiowym, żeby wam na jutro wszystko przygotować i wydać. Także nie macie co chyba już dzisiaj liczyć. Mam nadzieję, że ten odcinek troszkę dłuższy będzie i wam się spodoba. I jutro polecimy, no przynajmniej chyba też jeden odcinek. Coś mi się wydaje, że dwóch mi się nie uda, no bo kurczę, jutro jest, mówię, ta osiemnastka mi się trafiła. Ale mi tu się lipa odwaliła, czekajcie, bo ja pojechałem tędy, to wrócę sobie tędy, dobra, spokojnie, wszystko mam porobione, jak widzicie, ścieżki robiłem siewnikiem, takie cztery siewniki wyszły, tylko pozmieniane tekstury były ściągłe, bo porobiłem sobie ścieżki troszkę same. Każdy mnie dobija, boję się, żeby nie było zapalenia płuc, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo wtedy to już naprawdę byśmy odpadli chyba na troszkę dłuższy czas. Także jak widzicie, no nie próżnowałem. Można tak powiedzieć, że no nie było chłopaków, to siedziałem caluśkie dnie nad mapą, troszkę w Hardworda pograłem, nie było tego dużo. Wiecie, no tak siedzieć całe dnie nad mapką, to też wzrok i wszystko, głowa bolała, bo wiecie, tu cały czas patrzysz się w ten jeden punkt, myślisz, jak tu fajnie zrobić. Tym bardziej wiecie, że lubię dopracować te mapy pod tym względem jakiś dupereli tego wszystkiego. Samo sadzenie tutaj od nowa, bo było tutaj sadzenie od nowa wszystkich kwiatków, to zajęło mi prawie dzień. No wiecie, ja lubię dopracować to, każda miedza, wszystko dostało kwiatki od nowa. Oj, tutaj wjechałem lekko chyba na kamień. Nie będę wam przedstawiał Bolusioła, bo trochę rzeczy tu się pozmieniało. Na pewno wam się to spodoba. Zostało wyjebane wszystko z Sosnówki, także na ten temat sobie porozmawiamy już niebawem w odcinkach, bo chcemy poruszyć trochę głębiej ten temat. Czekajcie, odwrócę się do tyłu. Piąteczka, jak dobrze pamiętam. Opuszczanko by tu się przydało. Czekajcie. Było opuszczanie, nie wiem czemu. Dobra, jest. Musiałem na klawiaturze się posłużyć, bo już nie pamiętam czemu tak było tutaj na moim tym panelu. Dobra, nawozy nam się sypią. Tak jak mówiłem, to są tamtegoroczne mi zostały jeszcze. Kasa oczywiście, widzicie, za nawozy wzrosła, za wszystko powzrastało, za tamten sezon, potem jeszcze też wzrośnie. Tablica cały czas będzie aktualizowana, teraz więcej już trzeba będzie na pewno na niej posiedzieć. Oczywiście tablica się nie zeruje po sezonie, wszystko będzie naliczane, zobaczymy jak szybko nam wszystko tu się uda to osiągnąć, po ilu sezonach, po tym wszystkim. Także jak poczekajcie, ja najlepiej sobie zrobię teraz tak, tak, oj, już jesteśmy ładnie, pięknie, piąteczka, koguciki możemy jeszcze, a nie, teraz możemy jeszcze włączyć. Polecimy sobie na kolejne pole, to jest bardzo jedno fajne, moje ulubione pole chyba na Bolusiowie. W każdej serii, o! Tu na sprzedanie, słuma jeszcze na polu. Także jakieś tam pole na sprzedanie mamy, w jakimś następnym sezonie się pewnie zainteresujemy, bo na razie pieniędzy brak. Znaczy nie brak. Najważniejsze jest to, że kredyt mamy spłacony. To mnie bardzo cieszy. Bo jak mamy kredyt spłacony, sprzedamy Bizona i będziemy mogli wziąć sobie na spokojnie New Hollanda. Dobra, sypiemy i lecimy. Co mnie tu rechoczeta? Tu ogólnie chyba na bolu... Tutaj są jeszcze te dźwięki żar, na Bolusiowie już tego nie ma. O. Kurna dzio, co tu się tam zadziało, było to było. Masakracja jakaś. Ale wyjechaliśmy. Poczekajcie, ja nie byłem przygotowany do tego, że tu będzie było to. Chciałem wam pokazać. To było to teraz jest kozackie. Nie widać go bynajmniej tutaj teraz. Nie wiem czy... A, bo ja mam na tej singa chyba stare jeszcze było to wgrane. Chyba. Tak, tak, to jest jeszcze to stare błoto. Bo tamte nowe błoto jest takie, że nie da się go orać. Nie da się go gruberować. I fajnie wysoko... chlapie. Dosyć.
Dobra, wchodzimy do środka, bo ja nie lubię jakoś z tej perspektywy jeździć. Ciężko, bynajmniej po ścieżkach mi się jeździ, tak? Dobra, tu wyłączymy jeszcze chwilę. O! I tu już możemy sypać sobie dalej. Więc nie próżnowałem z tymi mapami i troszkę się działo, zanim Borusiowo skończyłem. Zaraz zabrałem się za tą kolejną wersję Borusiowa, żeby było z czym wpaść na kanały. Między innymi teraz jeszcze dostaniecie nową serię. Będzie to za serię z Knuston, prawdopodobnie wczoraj z Thanasem. Płynie godzinka, bo była chyba 2:30. Znaleźliśmy dość fajne dwie mapki, ale jedna raczej zostaje w 100%. Jest to taki styl bardziej niemiecki, bardziej nowoczesny. Sucho w gardle, jak na pustyni. I będą właśnie takie fendy typowe, nowe, John Deere'ki, coś w tym stylu, bardzo nowe maszynki. I mam nadzieję, ale tutaj wygrzebie. Chyba się wygrzebie, a się mi New Holland ubrudził, a taki był ładny, ojej. Jak widzicie, też felgi były przemalowane w New Hollandzie, jak na te szerokie koła i na te wąskie. Na razie wąskie są na samą wiosnę, całą wiosnę, przepraszam, samą wiosnę chciałem powiedzieć. Zostają na całą wiosnę, bo teraz będzie dużo takich prac lekkich, gdzie New Holland się spisze, a nie chce gnieść tego zboża. Więc to jeśli chodzi o to wszystko, to chyba tyle. Czekajcie, tutaj jechałem, nie, tu... O, chrapało to, było to teraz wyżej. Szkoda, że nie wysiadłem. Ale zobaczycie sobie na pewno je teraz nieraz. No i co jeszcze? Jeszcze jedną ważną sprawą teraz mi się przypomniało. Coś odjebało serwerowi dedykowanemu. Opłacony jest, bo Brączkowi to ciągnie z miesiąca na miesiąc kasę. A jest lipa totalna, bo mimo że jest opłacony ten serwer, to strona nam nie działa. Nie możemy wejść na stronę i serwera nie ma. Chcieliśmy wgrać Borusiowo już, żeby sobie zagrać wreszcie. Mam nadzieję, że te lagi to były spowodowane, że ta mapa nie była zoptymalizowana i była jaka była. Ale no, serwer dedykowany niby nie jest od lagów takich komputerowych, bo nie mam tego, od internetowych bardziej. No i teraz będzie takie wielkie mniemanie, czy to, ale najpierw musimy ten serwer dedykowany naprawić, bo niestety nie działa. Nie wiem, czy to będzie trzeba zakładać nowy. Oby nie, bo nie chciałbym mi się znów wgrywać. Znaczy chłopaki wtedy wgrywali, bo ja to za słaby internet. Ale wgrywać od nowa to wszystkie mody. Fakt, że ja mam przygotowany serwer, nie bójcie się, ja już mam przygotowany caluśki serwer, taki jaki był wcześniej. Wystarczy tylko go poprasować, bo oczywiście no, w Gansie tego nie mogłem zrobić. Zrobiłem tylko sobie samą słomę. Którą trzeba spasować, tam poukładać stogi jakie były i wywieźć do kurnika, tak by właśnie można było. Czekajcie, ja sobie wiem jak to zrobię. Już mam rozkminione, żeby można było zacząć tą serię tak samo jak wtedy była zaczęta. Polecimy sobie tu ładnie. Fajne niebo mi się udało znaleźć. To jest tak właśnie z tą wczorajszą mapą. Jak ja nie lubię, czekajcie, kierować kierownicą i mam akurat te pady takie fajne, te kontrolery. Tak mi się to wszystko myli. Kurde, już wysiadam z mową, bo czuję po prostu, co chwilę muszę przełykać ślinę. Normalnie piecze mnie. Zdziera papę z dachu. Przepraszam was serdecznie za to kaszlenie, ale niestety, no, przy takiej gadce chyba całe dnie tyle ostatnio nie pogadałem, co teraz. Wczoraj jedynie chyba naprawdę po długim czasie z chłopakami się słyszeliśmy wszyscy na Skype'ie, była to godzina prawie pierwsza w nocy, zagraliśmy ze 3 razy w Rocket League i się rozeszliśmy. Z Thanasem troszkę dłużej zostałem. Czekajcie, ja na te ostatnie pola nie jadę, mamy 24 minutki, ja to jeszcze wam chcę dzisiaj wrzucić. Tym bardziej, no, dwie kreski. Ja chcę jeszcze to zrobić, renderowanko przed wyjazdem do lekarza, że jak przyjadę, to żebym zaczął to wrzucać, bo ja wrócę o jakiejś drugiej, znów będziecie mieli późny odcinek, kurna dziot. Aj, no trudno, no, jakoś damy radę. Czekajcie, jeszcze lecę sobie tutaj szybciutko na owiec, bo też mamy w tym roku owiec, mamy też i rzepak. Także New Holland będzie miał co robić. Ja już szukam kupca na Bizona, niedługo będzie wystawiany, pewnie będzie szykowany na sprzedaż. No nie gadaj. A, ta wiosna.
Kurczę, brakuje mi tych odcinków, naprawdę. Brakuje mi też, że z chłopakami będzie bardzo mało. Muszę teraz tak się spiąć. Muszę się podstosowywać pod chłopaków, bo mówię, no Brączek tak samo jak dzisiaj, nie? On się ma kobylnicę wieczorem. Jak nie wiecie co, to taka zajebista duża impreza disco polo. Także dzisiaj o 15 nagrywamy tą polską serię. Wieczorem go znów nie ma. Będę siedział z Tanasem prawdopodobnie, bo Adam pewnie remont znów gdzieś coś tam pojedzie, coś tam się wydarzy, coś się będzie robiło. Więc no kurczę, tak to nie wypada teraz, żeby nagrać z chłopakami, że to jest jakaś masakra. Niby wakacje, nie, ale... Ale też wam powiem, no ja jeśli teraz właśnie też zapomniałem powiedzieć, no jestem normalnym człowiekiem i wakacje się każdemu należą. Więcej czy bardziej. Ja też troszeczkę, wiadomo, trzeba poświęcić czasu dziewczynie, co w ostatnim czasie było bardzo dużo tego czasu. Wiecie, też dużo siedzę przed tym komputerem, odpocząć troszeczkę mi się należy. Oczy i głowa też już nie wyrabia, więc trzeba folgować, nie ma co no-life'ić za dużo. Co mogłem, to zrobiłem, myślę, że dwie mapy teraz zrobić dla was jest fajnie. Jeśli chodzi o Borsiowo, chodzi od razu, jeśli chodzi o kolejną, nie wiem, zobaczymy, bo ostatnio te hejty, to wszystko, to tyle się dzieje w tym internecie, z tego co patrzę, kradną te mapy, kurwa, w lewo, w prawo, to jest jakaś masakra. Także, no mówię, na razie zrobimy tą serię, zobaczymy, co tam Arikson postanowi, bo to od niego dużo zależy, on chciał, on mi dał pomysł, on dał wszystko, przełożył, ale to dowiecie się na dniach, jutro już, także... Też pogadamy sobie na pełno pewnych tematów. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie już kończyć, ale pięknie się ujebał John Deere. Ubrudził się, znaczy się. O, i takie ujęcia będą przekozackie. Dobra, także ja wam dziękuję kochani serdecznie za uwagę. Jeszcze raz bardzo, ale to bardzo was przepraszam po tym dużej nieaktywności. Dziękuję tym, co wytrzymali, bo ja widziałem, że pod filmikami pojawiało się pełno komentarzy, kiedy coś tam unsub, nie ma filmów, nie ma aktywności. Ale sami dobrze wiecie, że jakbym mógł, to bym dla was nagrywał. Wrócimy, już będzie dobrze. Ważne, że już mamy Bolusiowo, które tak długo bardzo wszyscy czekali. Przepraszam, że też tak długo, ale wreszcie jest. Także jeszcze raz ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Nie wiem, czy zdążyłem powiedzieć wszystko, miałem rozpisać sobie to na karteczce. Wiem, że chyba mi się nie udało. Także jeszcze raz dziękuję wielkie serdecznie za uwagę. Wbijmy z 2-3 tysiące łapek. Tak dawno, bo nie było. No farminga dawno nie było, było pełno różnych gier. Wam się tam nie wszystkie podobają, także wiem, że dacie radę. Jak to Mr. Adam zakończył. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Do kolejnego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.